Jedno jest pewne, my jesteśmy cały czas w Palm Beach. Tomasz Sakiewicz za chwilę będzie z nami tutaj w studio. To dosłownie za parę chwil. Ja witam Państwa ponownie z naszego studio. Tuż obok Mar-a-Lago, dosłownie po sąsiedzku, Donald Trump i jego ekipa oczekują na wynik wyborów. Również widzą Państwo na naszej antenie, widać było przed chwilą zdjęcia z konwencji wyborczej. My tam również będziemy dzisiaj. Witam jak zwykle z Jarosławem Olechowskim oraz z naszym gościem, ambasador Republiki w Stanach Zjednoczonych, tak trzeba powiedzieć. Witam serdecznie Adriana Kubickiego. Za chwilę porozmawiamy może o sprawach tej dyplomacji, jaka się dzieje wokół samych wyborów, to za moment, ale chyba musimy pokazać jeszcze jeden gadżet. Co tu się wydarzyło, proszę Państwa? Co tu się wydarzyło? Cudem uniknęliśmy poważnego wypadku na planie naszego studia polowego w Palm Beach. A skoro dobrze, tak. Mówię, brawo. Tutaj ambasador udzielał w międzyczasie korepetycji z języka angielskiego, także dzisiaj nie kończy germanofila, chociaż to tradycyjne spotkanie w ramach Piachem w tryby, ale dzisiaj się uczymy mówić po amerykańsku. No i mamy właśnie coś, co jak wszyscy wiedzą, albo nie wszyscy wiedzą, właśnie na palmach rośnie, ponieważ palm tu mamy dużo. Okazało się, że ten właśnie orzech kokosowy po prostu spadł tutaj, ale to prawdziwe. Słuchaj, normalnie to jest w środku. Więc informujemy, ja nie wiem, czy poczekaj, może to, ja nie wiem, może tak się przy mikrofonie słychać go? Chwyta się, nasi pełna. Operatorzy chwytają się za słuchawki, co oznacza, że słychać. To ja bym tu dziurkę nawiercić, coś mocniejszego, jakiegoś na przykład rumu. I to się wtedy nazywa pina colada, tak? Pina colada. Jakoś tak. Naturalne, wszystko. Słuchajcie, a wiecie w ogóle skąd są palmy w Palm Beach? Ja wiem, bo ja słuchałem twojego wejścia, ale może nie wszyscy wiedzą, to mów. Słuchajcie, w 1878 roku tutaj płynął wzdłuż wybrzeża Florydy, płynął hiszpański żaglowiec, który wiózł właśnie orzechy kokosowe z Trinidadu na handel. No i wydarzyła się katastrofa morska, żeglowiec zatonął. Tysiące tych orzechów wypłynęły z wraku, wypłynęły na plażę, no i stąd mamy te piękne gaje palmowe. Także w 1911 roku, jak już Palm Beach otrzymał prawa miejskie, to wtedy te gaje tutaj były dookoła, stąd wzięła się nazwa. Proszę bardzo, przekazuję. Dziękuję bardzo. Republikańską. Ale zostawiamy na później. Zostawimy tutaj obok różnego rodzaju gadżetów, które będziemy dzisiaj zbierać przez cały wieczór wyborczy. W związku z czym, jeśli będą włączać nasi kolejni widzowie, a Państwo w domach będziecie się zastanawiali, to można wytłumaczyć, że orzech kokosowy wziął się właśnie stąd. Z Trinidadu, tak? Z Trinidadu? One płynęły z Trinidadu. No, na statku. Dobrze, kącik w takim razie dotyczący historii palm i kącik historii dotyczących miejsca, w którym jesteśmy na teraz, mamy zakończony. I przechodząc do rzeczy, które działy się wokół tej kampanii i dzieją się cały czas, za chwilę będziemy łączyć się też z naszymi korespondentami, to ja Adriana Kubickiego chcę spytać o cały ten proces, no również dyplomatyczny proces, w którym uczestniczył przede wszystkim polski prezydent i jego zespół, no ale również mieliśmy w ramach tego ostatniego roku no, przedziwne zachowania polskiego premiera, który przecież tu również był w bardzo ważnym momencie. Jak to wygląda? Jakie było znaczenie no, tych spotkań prezydenta zarówno z republikanami, jak i z demokratami? No, oczywiście, jakie było znaczenie spotkania z prezydentem, byłym 45. prezydentem Trumpem? Myślę, że bardzo ważne jest to, że po raz pierwszy chyba tak naprawdę w takiej, no, można powiedzieć, historii naszej dyplomacji tutaj za oceanem, można powiedzieć, że to zaczęło się od wysiłków pana prezydenta, potem było kontynuowane też przez inne osoby, które tutaj przyjechały z poprzedniej ekipy rządzącej. W pewien sposób taki otwarty, nie tylko trzymaliśmy się tej strony, która tutaj akurat administrację Stanów Zjednoczonych prowadzi, ale też otwarcie rozmawialiśmy i inicjowaliśmy kontakty nawet na najwyższym szczeblu z ich oponentami politycznymi, antycypując rozmaity obrót spraw wyborczych i politycznych w Stanach Zjednoczonych, kierując się tylko i wyłącznie interesem polskiego państwa, bo bez wątpienia, biorąc pod uwagę historię i pierwszą kadencję prezydenta Trumpa, no ten kontakt należało zdecydowanie nawiązać i o tych polskich sprawach porozmawiać.
porozmawiać zdecydowanie jeszcze przed rozstrzygnięciem, czyli przed tym, co okaże się dzisiejszego wieczora i jutrzejszego poranka. Spotkanie pana prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem było przełomowe, ale też zaznaczmy, że z zachowaniem protokołu, bo wcześniej, jak pan redaktor wspomniał, w towarzystwie polskiego premiera, prezydent Duda spotkał się w Białym Domu jako głowa państwa ze swoim odpowiednikiem Joe Bidenem, więc protokół został zachowany. Natomiast to spotkanie z prezydentem Trumpem, myślę, że przede wszystkim politycznie pokazało Ameryce, że Polska jest dojrzałym partnerem. Partnerem, który nie boi się rozmawiać bardzo szeroko, z bardzo szerokim gronem tutaj decydentów amerykańskich o swoich sprawach i o realizowaniu swojej polityki. I mogę powiedzieć nawet tak zakulisowo, że było to bardzo szeroko i pozytywnie komentowane w środowisku dyplomatycznym w Nowym Jorku. Nawet bez wymieniania tutaj, kto dokładnie był zainteresowany, jakie państwa były zainteresowane dokładnie, ale otrzymywaliśmy bardzo dużo telefonów i pytań, jak doprowadziliśmy do tego spotkania, bo pokazaliśmy też innym krajom, że można taką politykę prowadzić, że to jest polityka słuszna, nie z perspektywy tego kraju, który jest tutaj, ale z perspektywy tego kraju, który reprezentuje i reprezentował wtedy prezydent Andrzej Duda. Więc to skutki takich działań są pozytywne, dlatego że pokazują niezależność naszej polityki i no jednak taką determinację w realizowaniu naszych celów politycznych i naszych celów narodowych. Twoim zdaniem to jest tylko taktyka wyborcza Trumpa, jego sztabu wyborczego, żeby pozyskać wyborców amerykańskich, polskiego pochodzenia? Czy jest w tym coś więcej? Bo ja pamiętam wywiad Michała z Donaldem Trumpem. Tam padło to pytanie i amerykański polityk mówił o wspólnocie wartości, idei, wartości, że to jest coś znacznie głębszego niż tylko taka bieżąca polityka i właśnie to, żeby tych głosów uzbierać na tyle dużo, żeby wygrać Biały Dom. Odpowiem na dwa sposoby. Po pierwsze, chyba jest jasne, patrząc na to, w jaki sposób Donald Trump prowadził swoją politykę względem Polski, że jednak były to specjalne relacje. Myślę, że Polska miała szansę w czasie tamtej prezydentury stać się takim europejskim liderem, nowym partnerem numer jeden, przynajmniej wśród krajów Unii Europejskiej, odkąd Wielka Brytania nie jest członkiem wspólnoty. Donald Trump prowadził politykę indywidualnego rozmawiania z krajami, przynajmniej tymi, które były strategiczne dla Stanów Zjednoczonych i dla spraw globalnych. Nie potrzebował do tego żadnego proxy. Wiemy, że jednym z głównych zarzutów dotyczących potencjalnej polityki jego konkurentki dzisiaj politycznej jest to, że no, demokraci w swoich rządach mogą niekoniecznie jakby rozróżniać tutaj interesy poszczególnych państw i raczej traktować Europę jako pewną całość z jednym ośrodkiem, z którym tylko te rozmowy mogą być prowadzone. Więc to jest pierwsza jakby część odpowiedzi. Do dzisiaj prezydent Trump, i wiem to z jego otoczenia, jest bardzo dumny, zresztą wspomniał to też w wywiadzie Michała, jest bardzo dumny z tego wystąpienia, które miał w czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Do dzisiaj zresztą jest to uznawane za jeden z najważniejszych w ogóle przemówień Stanów Zjednoczonych w współczesnej historii. I to są rzeczy oczywiście symboliczne, ale realnie przecież troska o to, żeby kraje kontrybuowały, partycypowały w wysiłkach NATO, finansowym budowaniu mocy NATO, to przecież też jest nic innego jak troska o bezpieczeństwo przede wszystkim krajów naszego regionu, czyli krajów wschodniej flanki NATO. No i oczywiście do końca niezrealizowany postulat, ale zwiększenie obecności amerykańskich wojsk. I jestem pewien, że w dalszej perspektywie, gdyby wówczas prezydent Trump mógł kontynuować swoją politykę w drugiej kadencji, to z całą pewnością również otworzenie stałej bazy wojsk w Polsce. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że nawet jeśli jest tak, że dzisiaj cynicznie w pewnym sensie te kontakty z Polską są wykorzystywane i te głosy Polaków są potrzebne, to przecież dla nas też dobrze, bo elementem naszej polityki powinno być budowanie pozycji naszych tak zwanych constituents, czyli osób, które głosują polskiego pochodzenia tutaj w Ameryce, bo w ten sposób buduje się skuteczne lobby. Nawet nie czasami przez działania osób, które tu przyjeżdżają, czy są politykami z paszportami dyplomatycznymi, czy innymi osobami, ale przez siłę oddziaływania tych wyborców. Skoro tyle czasu poświęcono Polakom w tych wyborach,
to znaczy, że ich głos rzeczywiście może zdecydować o tym, kto te wybory wygra. Panowie, my wrócimy jeszcze za parę chwil do naszej rozmowy. Nasi reporterzy, nasi korespondenci są w kilku miejscach w Stanach Zjednoczonych. W Białym Domu jest Rafał Stańczyk. Rafale, jak wygląda ten dzień w perspektywie Białego Domu, no tego oczekiwania na rozpoczęcie liczenia głosów, na ogłoszenie tego, na co czeka cały świat w wyniku tych wyborów? Przyglądałeś się dzisiaj temu z Białego Domu właśnie. Michale, w ogóle na dzień dobry chciałem Cię przeprosić za to, że wprowadziłem Cię w błąd, bo o godzinie 19 w programie Dzisiaj zapytałeś mnie, czy wiemy już o wynikach wyborów. Wtedy powiedziałem, że nie, że czekamy oczywiście na zamknięcie punktów wyborczych, ale okazuje się, że zapomniałem o bardzo istotnym miejscu, a mianowicie zapomniałem o miejscowości Dixville Notch w stanie New Hampshire, które od ponad 60 lat o godzinie 24 w dniu wyborów głosuje. No, głosowanie to może za dużo powiedziane, bo całych 6 mieszkańców uprawnionych do głosowania bierze udział w tych wyborach, ale to jest jakaś forma pokazania wpływów politycznych w Stanach Zjednoczonych. W 2020 roku całą szóstkę zebrał Joe Biden. Teraz mamy taką sytuację, że według oficjalnych danych te głosy się podzieliły po 3. 3 wzięła Hillary Clinton, 3 Donald Trump. Oczywiście, to jest forma reklamowania tej pięknej miejscowości. Sami mieszkańcy mówią, że raz na 4 lata przez 15 minut świat o nich mówi, ale to rzeczywiście pokazuje pewien trend polityczny. Oczywiście to jest namiastka tego, co przed nami. 6 głosów w porównaniu ze 150 milionami obywateli, bo tyle mniej więcej osób będzie głosowało. Tak jak powiedziałem, te takie już oficjalne wyniki musimy jeszcze na nie chwilę poczekać. Jak na razie musimy poczekać na zamknięcie punktów wyborczych. Te pierwsze będą zamknięte o godzinie 24 czasu polskiego. Ciekawie zaczyna być koło godziny 3 nad ranem czasu polskiego, dlatego że będzie zamkniętych 6 z 7 stanów wyborczych, stanów wahających się, przepraszam. Właśnie wtedy te komisje zostaną zamknięte. Wtedy już poznamy częściowe wyniki wyborów. Raczej nie poznamy, tak jak to bywa w Polsce, dosyć precyzyjnych danych, dlatego że w każdym stanie są inne prawa, inne regulacje, każdy stan inaczej liczy głosy. W takim stanie jak Floryda czy Arizona powinniśmy poznać wyniki bardzo szybko, ale w Pensylwanii, w bardzo istotnym stanie przecież, o którym cały czas mówimy na antenie, te głosy będą liczone dosyć długo, dlatego że głosy korespondencyjne są otwierane w momencie zamknięcia lokali wyborczych, więc trochę przed nami, tak jak mówiłem już wcześniej, 4 lata temu relacjonując wybory prezydenckie, musieliśmy czekać 4 dni, aż do soboty. Zobaczymy, czy tym razem będzie to szybszy proces. Władze stanowe odpowiedzialne za liczenie głosów mówią, że wyciągnęły wnioski, ale z pewnością będziemy musieli chwilę poczekać. Pytałeś, Michale, o to, jak to wygląda z perspektywy też Waszyngtonu. Otóż mamy szczegóły chociażby, co robi Kamala Harris, co robi Joe Biden, więc Kamala Harris dzisiaj pojechała do Krajowego Komitetu Partii Demokratycznej, by tam podziękować pracownikom, wolontariuszom, którzy pomagali jej w trakcie tej kampanii wyborczej. Co ciekawe, w trakcie przejazdu kolumny, jak mówią dziennikarze akredytowani przy wiceprezydent, Kamala Harris udzieliła kilku wywiadów radiowych. Nie ma tu ciszy wyborczej. Ta walka trwa do ostatnich sekund. W trakcie dnia wyborczego jeszcze można walczyć o głosy wyborców. Następnie Kamala Harris udała się na Uniwersytet Howarda. To jest jej uczelnia. No i tam jest zorganizowany wieczór wyborczy. Niestety dziennikarze zagraniczni nie zostali wpuszczeni na te imprezy, więc nawet gdybyśmy chcieli pokazać ten wieczór wyborczy, nie jest nam to dane. I dotyczy się praktycznie wszystkich dziennikarzy zagranicznych, ale też części dziennikarzy amerykańskich. Co do prezydenta Joe Bidena, to teraz zerkam w swoją lewą stronę. Przed zachodnim skrzydłem Białego Domu jest żołnierz, a to oznacza, że prezydent jest w swoim gabinecie. Prezydent pracuje i tak rzeczywiście też raporty poolowe mówią, że będzie tu w Białym Domu w trakcie wieczoru wyborczego, w grupie swoich najbliższych współpracowników będzie
oglądał to, co dzieje się na mapie wyborczej Stanów Zjednoczonych. Tak przy okazji widzą Państwo, w jakich warunkach pracują zagraniczni dziennikarze. Tu jest mało miejsca, ale każdy się cieszy, że może zobaczyć Biały Dom. Największe stacje telewizyjne przyjechałyby relacjonować wybory prezydenckie. Wśród tych stacji jesteśmy i my i będziemy do samego końca, aż usłyszymy, kto zwyciężył, kto będzie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rafał Stańczyk sprzed Białego Domu, dziękuję, dziękuję uprzejmie. Za chwilę połączymy się również z Tomaszem Grzywaczewskim, który jest i obserwuje tę sytuację w tych swingujących Stanach, jest w Pensylwanii, to za parę chwil. Rafał Stańczyk mówił o tej sytuacji politycznej w samych Stanach Zjednoczonych, o tym liczeniu głosów i o tym, że ten system liczenia głosów w Stanach Zjednoczonych jest skonstruowany inaczej niż w Europie. Może warto o tym powiedzieć. My jesteśmy przyzwyczajeni do istnienia takiego ciała jak Państwowa Komisja Wyborcza i do tego, że jednolite państwo, jakim jest Polska, ma jeden system, w ramach którego liczy głosy. W Stanach Zjednoczonych wygląda to inaczej. Każdy stan ma swój własny system. Jak to wpływa w ogóle na cały ten proces, który przecież już kolejny raz całkiem możliwe za chwilę będzie przedmiotem? Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są krajem federacyjnym, federalnym. I w związku z tym ta demokracja nie ma w zasadzie wielu takich emanacji, jak to się mówi, ogólnonarodowych. Więcej tej demokracji realizuje się na poziomie stanowym. I o ile oczywiście administracja prezydenta jest tą administracją, która ma parasol i pewną strefę wpływów ogólnonarodową, to prezydent jest wybierany de facto w wyborach, można powiedzieć, stanowych. I oczywiście w tak ogromnym kraju, w sytuacji, w której każdy stan może stanowić w pewnym sensie o sposobie głosowania, wyznaczać ramy czasowe tego głosowania, dobierać narzędzia, bo przecież pamiętajmy, że nawet w przypadku głosowania elektronicznego to nie wszystkie stany stosują dokładnie te same rozwiązania technologiczne. No to powoduje, jak się patrzy na to z góry i jesteśmy dzisiaj w tym oczekiwaniu na wyniki, które powinniśmy... To powoduje takie wrażenie chaosu. I oczywiście myślę, że to jest zagadnienie, z którymi Amerykanie muszą się uporać. W Europie by nie przeszły takie wybory. Nie zostałyby uznane za równe i generalnie... No można powiedzieć, że jest bardzo dużo umowności. Jakby wiele rzeczy opiera się w Ameryce na umowie społecznej. Między innymi sam fakt, że chociażby to, że głosujący nie są legitymowani przed oddaniem swojego głosu. To, że te głosy można oddawać de facto dużo wcześniej, przed rozpoczęciem tego dnia głosowania, no i w pewnym sensie po, bo przecież będą spływać jeszcze głosy, które zostały wysłane korespondencyjnie, powoduje gdzieś na przykład te głosy, które już są policzone z tego tak zwanego early voting, czyli wczesnego głosowania, już są przecież znane, więc te wyniki gdzieś są przechowywane, no to oczywiście rodzi... Nie ma ciszy wyborczej, można agitować nawet przed lokalem wyborczym. No to akurat ma wiele plusów, ale moim zdaniem, natomiast co do samego systemu głosowania, to rodzi oczywiście wiele pytań o to, czy takie wybory mogą być uczciwe. I tu nie chodzi o to, czy mogą być uczciwe w sensie takim, że ktoś się sfałszuje, czy nie, bo tego nie wiem. Ale chodzi o to, że przez jakby chaos i brak takiej równości tych procedur wyborczych i zastosowanych narzędzi, pytanie jest, jak efektywnie rzeczywiście te później głosy się składają w tą jedną całość, które jest później tym wynikiem ostatecznym wyborów. Co do ciszy wyborczej, to wiemy, że dynamika wyborcza, chociaż kampania nie jest już aktywna, kandydaci siedzą w swoich sztabach i analizują zmieniające się statystyki, napływające dane, no to oczywiście ona trwa na samym dole, na poziomie obywatelskim. Widzimy na drogach osoby, które wspierają swoich kandydatów do ostatniej chwili. No to jest jakby taki żywy organizm, on będzie żył aż do momentu, kiedy lokale wyborcze ostatecznie we wszystkich stanach zostaną zamknięte. Z takich ciekawostek, tutaj są urny wyborcze wystawione na ulicy i można po prostu przyjść z kartą i wrzucić na rogu do urny i były przecież przypadki podpalania, tak, że ktoś jeździł i wrzucał jakieś zapalające materiały do środka, żeby zniszczyć te głosy, które tam są. Wygląda to bardzo różnie. Niekiedy po wejściu do lokalu wyborczego
Trzeba głośno wypowiedzieć swoje imię i nazwisko, co byłoby takim sposobem jakby weryfikacji, czy sposobem na upewnienie się, że to jest rzeczywiście ta osoba zarejestrowana, bo nie można jej zgodnie z prawem wylegitymować. Więc są oczywiście różne sposoby upewniania się takiego miękkiego, że głosują tylko te osoby, które powinny, ale wiemy, że nie tylko tak jest, niestety, tak? Historia o obywatelu Chin, który zagłosował niezgodnie z prawem niedawno, który ostatecznie poniesie legalne konsekwencje, ale co ciekawe, jego głos będzie ważny, bo nie można jej tego głosu odjąć, nie wiedząc, na kogo zagłosował z ani jednej, ani z drugiej puli. Więc jest to system rzeczywiście, można powiedzieć, w dużej mierze oparty na umowie społecznej, na zaufaniu do całego tego procesu. Oczywiście im więcej wiemy za pomocą social media, za pomocą tradycyjnych mediów o tym procesie i o jego jakby problemach wewnętrznych, tym żywsza jest dyskusja o zmianie tego systemu i naprawie. Nie sądzę, żeby Amerykanie chcieli pozbyć się elektorów i optować za takim głosowaniem stricte bezpośrednim, jak to ma miejsce w Polsce, ale na pewno debata o tym, jak chociaż ujednolicić systemowo sposób oddawania głosów, jest czymś, co będzie coraz ważniejsze. W trakcie tych miesięcy tutaj, które spędziliśmy odwiedzając i przyglądając się temu procesowi, najpierw prekampanii, później samej kampanii, że dyskusja Amerykanów dotycząca tego systemu dotyczy raczej kwestii, o których właśnie powiedziałeś, czyli tego, jak identyfikować wyborców, a z drugiej strony to też jest element pewnej wolności, do której tutaj Amerykanie są przyzwyczajeni, tego, że nikt nie ma prawa legitymować ich, jeśli nie ma tego rodzaju konieczności. Nawet słyszeliśmy takie argumenty, że posiadanie prawa jazdy nie może być wykluczające, bo nie każdego na prawo jazdy stać. Tomasz Grzywaczewski jest w Pensylwanii, nasz korespondent w stanie, w którym wszystko na to wskazuje, tak wynika z większości analiz, które są dostępne. Jest w Filadelfii właśnie Tomasz Grzywaczewski. To jest miasto, które głosuje na demokratów, ale my informowaliśmy Państwa o tym wielokrotnie, podróżując po całym stanie. Widać, że we wszystkich mniejszych miejscowościach przytłaczająca przewaga kampanii wyborczej, tej widocznej kampanii wyborczej Donalda Trumpa i J.D. Vance'a. Jestem ciekaw, jak to wygląda w tej chwili, jaka jest atmosfera w Filadelfii, no, w stanie, który najprawdopodobniej zdecyduje o wyniku wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tomasz Grzywaczewski, bardzo proszę. Ekran, takie okno na świat, gdzie pokazywane są obrazy z różnych części świata. I w tym momencie ja spoglądam i przez to okno widzę rynek w Lublinie. Także troszeczkę czuję się jak w Polsce. Tutaj oczywiście Filadelfia w pewnym sensie żyje wyborami. Być może Państwo słyszą w tle, ponieważ niedaleko ode mnie jest taka kilkunastoosobowa parada osób grających na bębnach i zachęcających mieszkańców do oddawania głosów. No, w domyśle do oddawania głosów na Kamalę Harris, ponieważ tak jak wspomniałeś, Filadelfia raczej będzie głosowała na kandydatkę demokratów. Natomiast oczywiście w samym stanie sytuacja jest o wiele bardziej zróżnicowana. Te mniejsze miejscowości raczej będą głosowały na Donalda Trumpa, w tym również miejscowości zamieszkane przez Polaków. Tutaj chociażby takie ciekawe miasto górnicze, rejon górniczy znajduje się na Filadelfii. Tam aż około 15% mieszkańców deklaruje, że ma polskie korzenie. W sumie w Pensylwanii mieszka około 800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia i ci, którzy właśnie w samych miejscowościach prawdopodobnie będą głosowali raczej na Donalda Trumpa i będą mieli wpływ oczywiście na wynik tych wyborów. Ale myślę, że tutaj jeszcze warto nawiązać do jednej grupy społecznej, która zupełnie nie była uwzględniana w tych przedwyborczych analizach. Myślę tutaj o Amiszach. Amiszowie to wspólnoty religijne, które prowadzą bardzo tradycyjny tryb życia. Między innymi wielu z nich nie korzysta z urządzeń mechanicznych, takich jak chociażby samochody, nie korzysta również z urządzeń elektrycznych. Oni zamieszkują w kilku miejscach w Pensylwanii. Łączna liczba szacowana jest na około 90 tysięcy osób. Ale takim miejscem, w którym jest pewnego rodzaju, gdzie jest taka, powiedziałbym, koncentracja Amiszów,
jest rejon miasta Lancaster. Ja tam byłem w niedzielę na wiecu Donalda Trumpa. Lancaster nazywane jest, jak wspomniałem, krainą Amishów. Amishowie tradycyjnie raczej dystansowali się od życia publicznego, nie brali udziału w wyborach, jednak w tym roku to może ulec zmianie. Okazuje się, że bardzo wielu Amishów zarejestrowało się po raz pierwszy właśnie na te wybory. Amishy obawiają się, że w przypadku wygranej Kamali Harris nowa administracja demokratów może ingerować w ich życie społeczne oraz ich wolności religijne. Ja jeżdżąc po hrabstwie Lancaster miałem okazję rozmawiać z Amishami, którzy rzeczywiście potwierdzili, że oni w tym roku po raz pierwszy pójdą na wybory i zagłosują na Donalda Trumpa. Z wcześniejszych cyklów wyborczych wynika, że ta niewielka grupa, która głosowała, to około 90% Amishów głosowało na kandydata republikanów. A jak mówię, w tym roku ta grupa może być większa, to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy osób, które zupełnie nie były uwzględniane w sondażach przedwyborczych. Oczywiście, można powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy, to nie jest jakaś ogromna liczba, ale pamiętajmy, że tutaj w Pensylwanii liczy się naprawdę każdy głos. Przecież Joe Biden w roku 2020 wygrał w Pensylwanii przewagą zaledwie około 81 tysięcy głosów. Z kolei Donald Trump zwyciężył w roku 2016 przewagą mniej więcej 44 tysięcy głosów. Także te naprawdę pojedyncze głosy mają znaczenie i może się okazać, że podobnie jak Polacy, to tym razem to również Amishe będą mieli wpływ na wynik tych wyborów. To jest rzeczywiście bardzo duże zaskoczenie. My oczywiście nie wiemy jeszcze, nie dysponujemy statystykami, które powiedziałyby nam, ilu rzeczywiście Amishów będzie skłonnych w tych wyborach zagłosować, ale to może być pewien istotny czynnik. Także rzeczywiście Pensylwania jest stanem bardzo ciekawym, bardzo nieoczywistym. Tutaj warto dodać jeszcze jeden element. Otóż prawdopodobnie my wyników z Pensylwanii nie poznamy tego dzisiaj, w dniu wyborów, wieczorem, a to wynika ze specyfiki Pensylwanii, jeżeli chodzi o liczenie głosy. Otóż zgodnie z prawem stanu Pensylwania głosy korespondencyjne są liczone dopiero w dniu wyborów. W wielu innych stanach dopuszcza się liczenie tych głosów jeszcze przed wyborczym wtorkiem. W Pensylwanii jest inaczej, dopiero dzisiaj zostały otworzone koperty, no i to powoduje, że ten proces się wydłuża, także ostateczne wyniki poznamy być może dopiero jutro, a być może nawet za dwa dni. No a wszystko wskazuje na to, że to właśnie Pensylwania przesądzi o wyniku tych wyborów. Także tutaj jeszcze te wyborcze emocje będą prawdopodobnie trwały dłużej i każdy ten głos będzie dokładnie liczony, a tymczasem oczywiście mieszkańcy Pensylwanii cały czas głosują. Tutaj warto dodać, że w jednym z hrabstw doszło do awarii systemu oddawania głosów, co spowodowało, że tam lokal wyborczy będzie otwarty do godziny 22, czyli dłużej niż w pozostałych częściach Pensylwanii. Także ten stan, jak mówię, jeszcze będzie głosował i prawdopodobnie tutaj wszystko się rozstrzygnie, a udział w tym będą mieli, jak wspomniałem, Amishe, ale przede wszystkim Polacy. Tomasz Grzywaczewski, prosto z Filadelfii. Ja przypomnę, my jesteśmy w studio Telewizji Republika, jesteśmy w Palm Beach, niedaleko stąd, dosłownie parę ulic Mar-a-Lago, siedziba Donalda Trumpa, rezydencja Donalda Trumpa, również tutaj niedaleko wieczór wyborczy, który powoli się rozpoczyna. Pewnie po godzinie 20 tego czasu, czy 21 będą tam już pierwsze spływały szczegółowe informacje. Słuchajcie, no, Tomasz Grzywaczewski mówił o tym przed chwilą. Amishe mieszkający w Pensylwanii, no znamy tę grupę ludzi no, z różnego rodzaju tekstów, kultury. No i mówił o tym Tomasz Grzywaczewski, grupa ludzi, którzy na ogół nie angażowali się, ale dziś tak istotne są głosy wszystkie w Pensylwanii, że również oni są obiektem do tych zmasowanych akcji politycznych. To jest niesamowite. My tego nie znamy, mam wrażenie, w Polsce. Z tak szczegółowego identyfikowania poszczególnych grup społecznych przez kampanię wyborczą. Zanim się do tego odniosę, to chciałem powiedzieć, że zazdroszczę redaktorowi Orlowskiemu, że jego fryzura pozwala mu nie przejmować się tym szalejącym dzisiaj wiatrem. Muszę pomyśleć o tym.
zmienić. Ja bym miał gorzej, ja bym chciał tak upodobnić się do ciebie, ale ty w moją stronę... To da się zrobić, bez żadnego problemu. Ja się zastanawiam, czy to jest wiatr zmiany, wind of change, ale to jest... To przekonamy się niebawem. Gorzej, że jeszcze tutaj jakiś deszczyk zaczyna się taki który wypłucze, wymienia Amerykę z brudu i niesprawiedliwości, ale przy okazji nas też mocno tutaj... Co do Amiszów, to nawet nie jest tylko jakiś zwyczaj, ale to jest wręcz jedna z reguł Amiszów, że ich zaangażowanie w życie polityczne jest znikome albo nie ma go wcale w niektórych grupach Amiszów. Więc rzeczywiście z jednej strony można powiedzieć, że nie jest to grupa, która jakoś liczebnie zmieni bieg historii Ameryki dzisiaj, ale z drugiej strony to, że są zaangażowani politycznie, są zaangażowani w tę kampanię i że pokazują, na kogo będą głosować, jest pewnym takim symbolem i pokazuje, że ta kampania być może w przeciwieństwie do poprzednich amerykańskich kampanii zeszła bardzo do środka tej tkanki społecznej. Rzeczywiście udało się z tym przekazem, o czym są te wybory, zwłaszcza republikanom, dotrzeć bardzo głęboko z takim przekazem, co jest zawsze najtrudniejsze w kampanii wyborczej, co wynik tych wyborów będzie oznaczał dla, nie wiem, życia klasy średniej, tak? Jeździliście panowie teraz w ostatnim czasie nie tylko po Florydzie, ale po innych też amerykańskich stanach i widzieliście, że no, wiele z takich zwykłych amerykańskich rodzin mieszkających poza dużymi miastami ma naprawdę wiele powodów do tego, żeby się zatroszczyć o to, żeby zagłosować i jak zagłosować. Zresztą też notowania i wskazania, które mówią o, przepraszam bardzo, które mówią o tym, jak oceniają Amerykanie kierunek, w którym zmierza kraj, są negatywne i to jest jeden z najbardziej interesujących wskaźników, który nie jest bezpośrednio wskaźnikiem wyborczym, ale mówi bardzo dużo o nastrojach. My oddajemy głos do naszego studia przy ulicy Dzielnej. Nie oznacza to, że zwijamy, chociaż warunki atmosferyczne wcale nie są takie łatwe. Nie schodzimy z pola walki, ale oddajemy głos do studia w Warszawie. Tylko któremu z jakiego powodu, kandydatowi sprzyjała bardziej. No i pomyślałbyś, że w Miami pod palmami, w czasie, kiedy spadają na nasze studio kokosy, będziemy mieć problem z znany z każdego listopada w Polsce. Bardzo dobrze. Czyli po prostu przywieźliśmy Polskę do Florydy. Krótko mówiąc, przywieźliśmy tutaj Polskę. Oddajmy głos do studia w Warszawie. My oczywiście będziemy łączyć się dzisiaj i z tego naszego studia, i z samego wieczoru wyborczego. Będziemy jeszcze dziś widzieć wielokrotnie z naszymi gośćmi. Adrian Kubicki, dziękuję uprzejmie. Jarosław Olechowski, dziękuję bardzo. Oddajemy głos do studia przy ulicy Dzielnej. Proszę zostać z domem Wolnego Słowa.